Rozpoczynamy rundę rewanżową w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. Jako pierwsi w 18 kolejce na boisko wyszli piłkarze Ruchu Chorzów i Zagłębia Lubin. I to właśnie goście za sprawą Dawida Kurminowskiego w 9 minucie gry obejmują prowadzenie. Pierwszy gol od 6 sierpnia dla Kurminowskiego, a ogólnie trzeci w tym sezonie. Chwilę później strzał zza pola karnego Buecy i dobrze interweniuje Krzysztof Kamiński. W końcu odpowiedź Ruchu. Łukasz Moneta zza pola karnego. Jakby oglądał poprzedni mecz Zagłębia, gdy bramkę z takiego dystansu zdobył Rafał Augustyniak, ale dziś w bramce Zagłębia nie Weyrauch, a doświadczony Buric. Na początku drugiej połowy dobrze głową strzelał Ławniczak, jednak była interwencja Kamińskiego. Teraz Wdowiak do Chodyny, ależ to było proste i goście prowadzą 2-0. Mnóstwo miejsca miał Mateusz Wdowiak i dzięki temu popisał się kapitalną asystą. Teraz strzał Konrada Kasolika tuż nad poprzeczką bramki Zagłębia. Kurminowski w polu karnym, wprost w Krzysztofa Kamińskiego. Przy 34 minucie taka oto akcja Ruchu. Miłosz Kozak na głowę do Filipa Starzyńskiego i to był zdecydowanie za lekki strzał. Kolejna próba Kozaka. Kozak w pole karne. Michał Felix wprost do siatki Zagłębia. Piąty strzał, piąty celny w tym sezonie Michała Felixa i trzeci gol. A więc będzie ciekawa końcówka. Bartolewski do Letniowskiego. Letniowski z cudownym golem. Jest remis. Jest 2-2. Szalona radość kibiców Ruchu. Były trener chorzowian Waldemar Fornalik wściekły, bo jego piłkarze dali sobie wyrwać, wydawałoby się, pewne 3 punkty. W 90 minucie druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka dla Daniela Szczepana i końcówkę niebiescy grali w osłabieniu, ale żadnej akcji Zagłębie już nie stworzyło i Ruch Chorzów zremisował z Zagłębiem Lubin 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.